Zademonstrujemy, w jaki sposób używa się podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów grupy A oraz B. Użyjemy do tego celu gaśnicy mgłowej, pianowej, śniegowej oraz proszkowej. Pokażemy teraz gaszenie pożaru za pomocą 3-litrowej gaśnicy mgłowej GWM-3X. Pod czujnym okiem ekspertów z firmy Ogniochron SA rozpalamy pożar testowy. Jest to pożar drewna, a więc materiału należącego do grupy A. Pożary grupy A to pożary ciał stałych, zwykle pochodzenia organicznego. Cechą charakterystyczną tej grupy jest zjawisko żarzenia palącego się materiału. Aby skutecznie ugasić takie pożary, należy odciąć dopływ tlenu do źródła pożaru. Można rozpocząć gaszenie. Bierzemy gaśnicę i na manometrze sprawdzamy ciśnienie panujące w gaśnicy. Wyciągamy zabezpieczenie. Chwytamy za wąż. Trzymając gaśnicę w pozycji pionowej, zaworem do góry, naciskamy na dźwignię zaworu i kierujemy środek gaśniczy na źródło ognia. Podchodzimy do pożaru od takiej strony, aby przystąpić do gaszenia zgodnie z kierunkiem wiatru. Wydobywająca się z gaśnicy mgła wodna skutecznie tłumi płomienie. Należy kontynuować gaszenie do chwili ugaszenia pożaru lub wyczerpania środka gaśniczego. W tym ostatnim przypadku należy użyć kolejnej gaśnicy w celu skutecznego ugaszenia pożaru. Nasz pożar został ugaszony. Trzylitrowa gaśnica mgłowa okazała się wystarczająca do stłumienia sporej wielkości pożaru. Kolejną gaśnicą na bazie wody jest gaśnica pianowa. Zobaczymy zatem, jak sześciolitrowa gaśnica GW6Z poradzi sobie z pożarem. W tej gaśnicy uwolnienie środka gaśniczego następuje po zdjęciu blokady i uderzeniu w grzybek zbijaka. Po zbiciu zbijaka należy odczekać 5 sekund i przystąpić do gaszenia. W chwili uderzenia gaśnica powinna spoczywać na podłożu. Rozpoczynamy gaszenie pożaru grupy B. Piana gaśnicza stopniowo pokrywa obszar pożaru. Środki na bazie wody powodują tworzenie błony, zwanej filmem izolującym. Film pokrywa materiał palny, odcinając dostęp do tlenu. Co powoduje ugaszenie pożaru. Piana gaśnicza ma również właściwości chłodzące materiał palny. Zobaczymy teraz, co się stanie, gdy spróbujemy ponownie rozpalić uprzednio ugaszoną substancję. Ogień początkowo zaczyna płonąć, jednak piana gaśnicza szybko zaczyna na powrót izolować substancję palną od tlenu, powodując ugaszenie pożaru w zarodku. Pożary grupy B to pożary cieczy palnych oraz ciał stałych. Które w trakcie palenia topią się. To jest smoła, parafina, wosk i niektóre tworzywa sztuczne. Zobaczymy teraz, jak działa gaśnica śniegowa na przykładzie gaśnicy GS5X zawierającej 5 kg dwutlenku węgla. Jest to gaśnica służąca do gaszenia pożarów grupy B. Wyciągamy zabezpieczenie i chwytamy za wąż. Po podejściu do źródła ognia naciskamy na dźwignię zaworu i przystępujemy do gaszenia. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż temperatura środka gaśniczego wynosi minus 78 stopni Celsjusza. Działanie gaśnic na dwutlenek węgla polega na obniżeniu stężenia tlenu poniżej 14% w otoczeniu pożaru, w którym zanika proces palenia. Na przykładzie 6 kg gaśnicy GP6X. Zademonstrujemy działanie najpopularniejszego środka gaśniczego, jakim jest proszek gaśniczy. Zaczniemy od pożaru grupy A, choć gaśnicą proszkową można skutecznie gasić także pożary grupy B i C. Rozpoczynamy gaszenie. Proszek gaśniczy działa jako inhibitor spalania, co oznacza, że zawiera związki chemiczne powodujące zahamowanie procesu spalania. Dodatkowo proszek gaśniczy pełni funkcję izolatora materiału palnego od tlenu. Gaśnica proszkowa świetnie poradziła sobie z pożarem. Kontynuujemy gaszenie aż do całkowitego ugaszenia ognia. Jak widać gaśnice proszkowe są niezwykle skuteczne, choć ich minusem jest znaczne zanieczyszczenie gaszonych obiektów. Zobaczymy teraz, jak ta sama 6 kg gaśnica proszkowa poradzi sobie z pożarem grupy B. Na specjalnej tacy płonie już ciecz palna. Rozpoczynamy gaszenie. Widzimy, jak proszek gaśniczy wchodzi w reakcję z płonącą cieczą, szybko dławiąc płomienie. Pożar został ugaszony.